Czy da się spalić, zniszczyć diament? Czy jest możliwe, żeby diament, czyli najtwardszą substancję, znaną nam substancję w przyrodzie, po prostu spalić? Może to się wydawać nierealne, że w jaki sposób można spalić taką najtwardszą substancję, znajdującą się w przyrodzie, ale pamiętajmy, że diamenty to po prostu czysty węgiel. Kryształki czystego węgla, który Miliardy lat temu został w potężnym ciśnieniu, w potężnej temperaturze niejako sprasowany i powstały diamenty. Ale czysty węgiel to dalej węgiel, a węgiel przecież się pali. W XVIII wieku francuski uczony Antoni Lavoisier, który w końcu zginął na gilotynie, Spalił pod szklanym kloszem, za pomocą promieni słonecznych skupionych soczewką, właśnie diament. Ciekawe jest, ile kosztował go ten eksperyment, ale to właśnie on udowodnił, że diamenty są węglem. Po prostu, wykorzystując promienie słoneczne, te, które nas otaczają z każdej strony, które skupił na tym diamencie, doprowadził do jego spalenia. Czyli słońce. Troszkę nauki i mamy spaloną najmocniejszą substancję w przyrodzie najmocniejszą jaką znamy substancję w przyrodzie. Czyli, jak widać, nauka to też potrafi zaskoczyć a żeby udowodnić, że diament jest węglem, należało go spalić. I tak, jak mówię, ciekawe, ile kosztował ten eksperyment i czy obecnie go się powtarza. A sam Antoni Lavoisier jako uczony, jako urzędnik francuski w czasie rewolucji francuskiej, niestety został zgładzony na gilotynie, i między innymi jego chęć zdobywania wiedzy naukowej przeszła do legendy, ponieważ poprosił swojego asystenta, żeby po ścięciu tutaj odchodzę od tych diamentów po prostu patrzył na niego, a on będzie mrugał tak długo oczami, dopóki będzie w stanie, dopóki jego mózg będzie dawał mu taką możliwość. No i mrugał przez kilkanaście sekund. Takim był naukowcem. A diament da się spalić? Oczywiście tak. Da się zniszczyć w inny sposób? No to jest oczywiste, że tak. Ale co ciekawe, da się go też spalić. Nawet za pomocą zwykłych promieni słonecznych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceniania, skomentowania. Na inne moje materiały.